poniedziałek 20 maja 28 uczestników 10 międzyszkolnego turnieju warcabowego rywalizowało ze sobą na warcabowych planszach w sali Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach. O zwycięstwo walczono w dwóch kategoriach 5- i 6-latków oraz w kategorii klas 1 do 3. W sześciorundowym turnieju sędzia z Małopolskiego Związku Szachowego czuwał nad przebiegiem gry, udzielał porad grającym i sprawnie przygotował listy finalistów turnieju. Zwycięzcy otrzymali statuetki, dyplomy i gry planszowe, a wszyscy uczestnicy turnieju pamiątkowe medale. We wtorek 21 maja sala Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach gościła 66 uczestników jubileuszowego 10. Międzyszkolnego Turnieju Szachowego. Turnieje warcabowe i szachowe tradycyjnie już organizuje Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach. Rozgrywki prowadzono w 4 grupach wiekowych. Podobnie jak w turnieju warcabowym, nad przebiegiem rywalizacji tęgich umysłów na planszach czuwał sędzia z Małopolskiego Związku Szachowego. Na zwycięzców w poszczególnych grupach wiekowych czekały dyplomy, statuetki i atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Organizatorzy przygotowali też pamiątkowe medale, które otrzymali wszyscy uczestnicy turnieju. Turniej zakończył się tradycyjnie pozowaniem do wspólnego zdjęcia.